Letnie warsztaty na czas wakacji dla dzieci oraz młodzieży przygotowali pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Warsztaty ceramiczne, kulinarne, taneczne, sensoplastyka, sport, taniec, zabawa, nie mamy czasu na nudę, bawimy się intensywnie. Dziewczyny, dobrze się bawimy? Tak. Zosia, Hania, jak się bawicie? Super. Co dzisiaj robiliśmy? Robiliśmy slajmy i gluty. Jakie zajęcia Wam się najbardziej podobały? Chyba z ceramiki. A Zosi, jakie zajęcia najbardziej? Mi wszystkie. Wszystkie. A czy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu można się nudzić na wakacjach? Nie. Nie. Nie ma czasu na nudę? Nie. A co jeszcze w planach ma Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na wakacje? Jeśli chodzi o wakacje, to dla najmłodszych przygotowaliśmy kolejny etap, jeśli chodzi o warsztaty. Zapraszamy od 29 lipca przez cały tydzień. Jesteśmy dla naszych podopiecznych. Kolejne warsztaty, kolejne nowe rzeczy, więc nie będziemy się powtarzać. Planujemy robić własnoręcznie latawce, między innymi oczywiście w planie wycieczki, basen i liczne atrakcje. Wielu szczegółów nie będę zdradzać. Zapraszam serdecznie. Jedną z wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w ramach letnich warsztatów była także wizyta w Siedlimowickim Młynie. Właściciele młyna, Iwona i Witold Markiewicz, udostępnili na czas pobytu dzieci ogród, gdzie odbywały się integracyjne zabawy oraz zajęcia plastyczne. Nie zabrakło także warsztatów oraz zwiedzania zabytkowego młyna. Na wszystkich uczestników czekały gorące kiełbaski z grilla oraz pyszne ciasto upieczone przez panią Iwonę Markiewicz. To była fantastyczna wakacyjna przygoda. Na zakończenie pierwszego tygodnia warsztatów Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowało dla uczestników warsztaty plastyczne, wokalne oraz baloniadę. Każdy otrzymał także dyplom ukończenia warsztatów, magiczny talizman oraz własnoręcznie zdobione dzieła sztuki z ceramiki. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie składa serdeczne podziękowania wszystkim instruktorom i opiekunom: Annie Suchodolskiej, Elżbiecie Kulas, Paulinie Denker-Jarosz oraz Krzysztofowi Dudkiewiczowi.